Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No przypuszczalnie słyszeliście, że Wenezuelczycy zostali wysłani z Florydy na wyspę Martha's Vineyard. No i z tej wyspy błyskawicznie zniknęli. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji, dzwoneczek, dzwonienie o codziennych powiadomieniach o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No jeżeli oglądaliście film, były tam Szczęki 1, 2, 3, 5, 17, 19, no to te pierwsze filmy Szczęki, no to był nagrywany właśnie na tej wyspie Martha's Vineyard. To jest na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, w stanie Massachusetts. Ta wyspa jest dosyć przyjemna, ma bardzo takie piaszczyste plaże. Ogólnie tam jest no, całorocznych, to jest 16 tysięcy ludzi. W czasie sezonu no, to jest do 100 tysięcy ludzi. Domów jest tam 14 tysięcy, 56% domów, no to jest w zasadzie tylko zamieszkiwana w czasie wakacji. Cena domów jest 2,5 razy więcej niż średnia krajowa. Koszt utrzymania jest 2 razy większy niż średnia krajowa, no ale najważniejsze w tym wszystkim są ci rezydenci. No, rezydent, pierwsza rodzina to jest Obamowie, druga rodzina to są Clintonowie, także szakale polityczni tam są, no i to są demokraci, tak, to są demokraci, to są socjaliści, oni zawsze mówią, że granice powinny być otwarte, że nie potrzeba nikogo pilnować. No i teraz się okazało, że jak DeSantis jest gubernatorem na Florydzie. No i jako gubernator na Florydzie tam bardzo dużo ląduje ludzi z Ameryki Południowej, no bo tam jest ocean, często przypływają te statki, stateczki, szczególnie tam z Kuby, no ale to są dziesiątki tysięcy dziennie. Przez ostatni rok do Ameryki wkroczyło przez Teksas, przez Florydę, przez Arizonę 2 miliony ludzi. Tam nie ma w ogóle kontroli, tam narkotyki płyną jednym wielkim strumieniem. No i w Ameryce, w tych wszystkich północnych stanach, gdzie nie mają granicy, wszyscy ci komuniści wychodzą i mówią, że no jesteśmy miastem, który chętnie przyjmie wszystkich emigrantów, że to jest sanktuarium. Niektóre stany się ogłaszały, że to będzie sanktuarium. No i DeSantis z Florydy się zdenerwował, wziął dwie firmy lotnicze i dwa samoloty przywiozły tych Wenezuelczyków. No, są to młodzi ludzie w wieku 18-25. No nie są to krajów Bliskiego Wschodu, tak jak większość tych terrorystów tam parę lat temu była. No ale to był jeden wielki pokaz. No i teraz Boston Globe właśnie, to ten tytuł taki komunistyczny, taki Boston Globe, no to jest po prostu szmatławiec. To jest taki komunistyczny szmatławiec i oni na taki tytuł był, że wdzięczni za przyjęcie na wyspie migranci wyjechali do schroniska na Cape. Czyli tu jest wyspa, tutaj jest taki półwysep. No i zwinęli tych wszystkich migrantów. Długo im nie zajęło. Wszyscy się śmieli, że w sumie to powinni Clintonowie i Obamowie przyjąć ich, ale nie przyjmą. No bo to jak zwykle komuniści, to co jest dobre dla mnie, to nie jest dobre dla ciebie. Co jest dobre dla ciebie, nie jest dobre dla mnie. No i to jest cyrk po prostu miesiąca, tygodnia, roku, można powiedzieć, że gubernatorzy z republikańskich stanów, po prostu z tych przygranicznych, oni mają już dość tych oszukańców, komunistów, którzy w zasadzie
zasadzie otworzyli granice po to, żeby nieustannie mieć ilość głosujących, no bo niestety rozdawnictwo to kiełbasy to zawsze działa, a niestety te ci wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają z Ameryki Środkowej, Południowej, no to przyzwyczajeni są do tego socjalizmu jakiegoś takiego niewydolnego i oni są przekonani, że socjalizm działa, tyle tylko, że nie działa w Kolumbii, że nie działa w Chile, nie działa w Meksyku, a w Ameryce będzie działał. No i głosują na tych socjalistów, no i demokraci wiedzą, kogo wybierać. W Teksasie gubernator Abbott, w Arizonie Ducey, oni po prostu wysyłali już te autobusy tu i tam, wszędzie, gdzie tylko mogli, żeby pokazać, że to jest beznadziejna sytuacja, no ale jeszcze nigdy nie było tak, żeby wysłali setkę na Martha's Vineyard. A Abbott z Teksasu wysłał kilkadziesiąt osób do Kamali Harris. Kamala Harris to jest ta, co paliła marihuanę, w sumie pochodzi z Jamajki, ojciec jest czarny, matka jest hinduska, no po różnych doktoratach, no ale ona dostała się do polityki, dlatego że w Kalifornii rozkładała swoje nogi gubernatorowi komunistycznemu, socjalistycznemu, no i została prokuratorką generalną i później została wiceprezydentką. Także to cała ta ci wszyscy socjaliści w rządzie, no to jest banda po prostu szmatławych ludzi. Barack Muhammad Obama ma dom na Martha's Vineyard. Harris, ona ma dom na lądzie, no ale oni wszyscy zapewniają, że granice są zamknięte, że nie ma żadnych problemów. Clintonowie no też się wypowiadali, że granice powinny być otwarte. No Jackie Kennedy Onassis, cała rodzina Kennedych tam też miała te swoje posiadłości. Princess Diana tam kiedyś była, Oprah Winfrey, no to jest ta milionerka, miliarderka, ta czarna taka otyła. Ona też ma posiadłość. No najciekawsze to jest to, że oni wszyscy mają domy nad oceanem. No i w zasadzie 3 metry. No ocean oblewa ich posiadłości i oni kompletnie się nie martwią. Nikt z nich się nie martwi, że tą wyspę zaleje. Także ta hipokryzja komunistów jest najgorsza. W Nowym Jorku major Nowego Jorku Eric Adams, no to on ma 8 milionów ludzi jest w Nowym Jorku, no to jest czarny były policjant, on też tam demokrata, no bo cały Nowy Jork, całe Wybrzeże Wschodnie jest w zasadzie demokratyczne, socjalistyczne. Pomimo, że powiedzmy 30-40% rezydentów w tych Stanach jest republikańska, to tak polityka jest ustawiona, że tam republikanie nie dochodzą do głosu. Ludzie po prostu głosują i 30-40% ludności nie ma reprezentacji. Tak? Także to jest straszny bałagan. No, ale w każdym bądź razie, kiedy Eric Adams dojechała tam do Nowego Jorku, dojechało około 10 tysięcy ludzi, no to powiedział, że to jest wszystko na poziomie załamania się miejskiego i stanowego. Pritzker, następna komunista, z gubernator Giuliani, to zawołał Gwardię Narodową i powiedział, że potrzebuje pomocy z 500 migrantami, którzy przyjechali do Chicago. No ten sam cyrk jest w Waszyngtonie, major Bowser też zadeklarował stan wyjątkowy. A oni wszyscy mówią, że miasta po prostu są otwarte i że wszyscy czekają na takich. No, jeżeli się popatrzy na tą granicę w Arizonie, 250 tysięcy
w tym roku. 250 tysięcy. Tak, także Yuma w Arizonie, gdzie miasto ma około 100 tysięcy ludzi. No tam te same rzeczy są wszędzie naokoło, tak jak wspominałem, prawie 2 miliony przekroczyło granicę. Tam nie ma żadnej kontroli, tam nikt nie sprawdza nazwisk, paszportów, żadnych danych. Te przemycane ilości narkotyków, amfetamina, która jest przemycana na potęgę, jest nieprawdopodobna. Pieniądze, które ci biedni ludzie muszą płacić tym kojotom, którzy ich tam przeprowadzają, no to jest 4, 5, 10 tysięcy. Oni podpisują najróżniejsze weksle, później przez lata są ścigani, żeby spłacali te pieniądze tym ludziom, którzy ich przeprowadzili. Ci ludzie mieszkają w tych gettach, w tych swoich dzielnicach z tego kraju, z którego wyjechali. No i po prostu są terroryzowani, są gwałceni, terroryzowani, muszą się opłacać i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu jeden wielki, multimiliardowy biznes dla bandziorów. No a politycy socjalistyczni po prostu to uwielbiają, no bo będą mieli głosy. No, administracja Bidena, czyli Harris, czy nawet minister bezpieczeństwa narodowego Alejandro Mallorca, no to oni ignorują całą tą sytuację na granicy, no i w zasadzie nic nie robią. Kongres tak samo nic nie chce robić, nie ma żadnej reformy. No były już parę takich reform, no ale to za każdym razem to się kończy amnestią. Nigdy się kończy z obostrzeniem. No kto na tym traci? No na tym tracą ludzie, którzy chcą legalnie przyjechać, no bo jeżeli chcą przyjechać do Ameryki, no to jak się złoży papiery, no to trzeba czekać tam 5, 10, 15 lat, no to większość ludzi po prostu rezygnuje. No jak nielegalnie się przekroczy, no to są większe szanse. Także to jest kraj z dykty, który nie pilnuje granic. Kanada pilnuje granic, Nowa Zelandia pilnuje granic, Australia pilnuje granic do pewnego stopnia, powiedzmy Unia Europejska, a Ameryka po prostu nie. Biden teraz cały ten ustawa jest wydawania pieniędzy, no to obniżył budżet dla Urzędu Ochrony Pogranicza o 4%, pomimo tego, że cały te budżet jest o 7% większy we wszystkich innych miejscach. Także po prostu nie zależy mu na tym, żeby ta granica była jakaś szczelna, uczciwa i kontrolowana. Biden bezczelny jest na tyle, że jak mówił do hiszpańskojęzycznych, no to powiedział, że te wszystkie przesyłania, przypuszczania, te wywożenie, przewożenie autobusami przez tych gubernatorów ze Stanów, które mają granice, jest nieludzkie, tak? No i że jest nieludzkie, że jest nieamerykańskie. W Chicago major Lori Lightfoot, czyli taka czarna, strasznie brzydka lesbijka, ona powiedziała, że Abbott, czyli ten z Teksasu, no to w zasadzie nie jest chrześcijaninem, No, kto jak to, no, ale ona mogłaby się powstrzymać, żeby decydować, co chrześcijanin ma robić, czy nie robić. Komunista Gavin Newsom z Kalifornii, no to chce tego DeSantisa z Florydy pod sąd poprowadzić i skarżyć. No takie moralizowanie polityczne, no to widać, jakie to są skunksy. To są skunksy polityczne, to są świnie komunistyczne. To jest po prostu nie da rady inaczej powiedzieć. No to jest ta nowomowa Orwella 1984. Oni po prostu tworzą nową mowę z
stworzą jakąś równoległą rzeczywistość. To, co robią naokoło siebie, to w ogóle jest co innego, niż mówią, żeby inni robili. No, w sumie to też ciekawe jest, że rząd federalny Bidena wysyłał spod granicy tej meksykańskiej ludzi, brał autobusy, no i pytał się, kto chce jechać tam do Chicago, kto chce jechać do Detroit, kto chce jechać na Florydę. No i ludzie po prostu wsiadali i jechali tam, gdzie sobie wybierali. Tam ciężkie pieniądze też jest, są im płacone. Także to jest dwupartyjna, no ale w zasadzie 10% odpowiedzialności za ten bałagan to są socjaliści demokratyczni. Ameryka potrzebuje emigrantów. No to każdy kraj potrzebuje emigrantów, no ale to musi być jakoś ustalone. Jak ludzie przyjeżdżają, no to muszą mieć jakieś formy utrzymania się, muszą mieć jakieś wykształcenie, muszą mieć jakieś możliwości, żeby jednak zacząć płacić podatki. To było tak przez dziesiątki, przez setki lat. 100 lat temu, jak ludzie przyjeżdżali, no to na wyspie tam w Nowym Jorku, no bo tam przypływało najwięcej statków tych parowych z Europy, no to sprawdzali, czy ktoś nie ma gruźlicy, czy nie jest powyginany, czy ma zdrowe zęby i tak dalej, i tak dalej. I część z tych ludzi po prostu zawracali. Teraz czym biedniejszy, czym bardziej chory, no to jest lepiej dla demokratów, no bo oni mogą wydawać pieniądze i się opiekować całym światem. Biden od samego początku powiedział, że granice są otwarte, że to już nie jest to, co za Trumpa. No Trump wprowadził coś takiego w pewnym momencie, że wszyscy musieli czekać w Meksyku. Dogadał się z rządem meksykańskim, no i w zasadzie wycofywał tych ludzi do Meksyku, no i tam składali te papiery, czekali. Biden to zniszczył, no tak samo jak zniszczył ten rurociąg naftowy z północy na południe. No Biden ogólnie jak przyszedł, no to zaczął niszczyć Amerykę, no i niszczy tą Amerykę do tej pory. Tam był taki tytuł 49, czyli tam ustawa również o przyznawaniu zezwolenia na pobyt, no to też Biden to wszystko pousuwał. No tak funkcjonujący system jakiś państwowy, no to by znalazłby jakąś metodę na to, żeby takiego bałaganu nie było, te bezpieczeństwo jakoś by poprawił, te legalni emigranci, żeby mieli szansę taką samą jak nielegalni, no bo teraz lepiej być nielegalnym niż legalnym. No ale Biden tego nie zrobi. Biden tego po prostu nie zrobi. On ma swoje te idiotyczne ambicje. No teraz Ameryka cała się śmieje właśnie przez to, że komuniści, no zostało to pokazane, że są po prostu frajerami, jakimiś oszustami, naiwnymi idiotami Lenina, którzy po prostu mówią wszystko, kłamią wszystko, co tylko mogą, a naprawdę no to wyrzucają tych biednych migrantów z własnej wyspy w ciągu 12-24 godzin. Zdrowie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jeszcze czeka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowie dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych. Głosujcie na poważnych. No niestety socjaliści, no to jest zawsze cyrk, to jest zawsze oszukaństwo, to jest tylko fasada, teatr, dym i lustra. Tam z komunistami, no to się, to w życiu prawdy nie powiedzą. Przekaz dla konserwatystów, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie, gdzie jesteście. Głosujcie teraz, szczególnie w drugi wtorek listopada, 8 listopada.
muszą zostać być wybrani normalni. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, no widzicie, co się dzieje. Jeżeli mieszkacie na Martha's Vineyard, no to powodzenia, dobrze, że tam się ustawiliście, no ale widzicie, na Martha's Vineyard nie lubią migrantów z Wenezueli, a zawsze krzyczą, że kochają wszystkich. Zdrowia dla normalnych.